Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Będę dzisiaj mówił o książce, którą na szczęście sam wydałem. Mimo tego, że rynek jest tym tytułem nasycony, uznałem, że jednak warto go powtórzyć. Zmiany nieco szacie graficznej na podstawie innej wersji tekstu niż to zrobiły Arkana. Proszę Państwa, Florian Czernyszewicz nad Berezyńcy. Ja przymierzałem się do tej książki długo. Ona w zasadzie była gotowa w zeszłym roku, ale musiałem napisać wstęp. Ten wstęp zajął mi dużo czasu. Ja się w tym wstępie zatrzymałem. Kilka powodów, dla których chciałem wydać nad Berezyńców. Po pierwsze, jak Państwo wiecie, ja jestem bardzo odporny na uwodzicielski urok słowa, ponieważ sam się tym słowem posługuję i wiem, co zrobić, żeby ludzi wzruszyć. I często tego nie robię, bo na przykład myślę sobie, że to za proste jest, tak, żeby tak po prostu tych biednych ludzi wzruszać i żeby oni płakali i potem mieli z tego powodu jakiś problem. Więc przeczytałem oczywiście nad Berezyńców Floriana Czernyszewicza i byłem oczywiście, tak jak wszyscy, bardzo zasmucony losami tych bohaterów i było mi przykro, że niestety przegrali, tak? Że ich rodzinna ziemia została za kordonem, że stali się pierwszą ofiarą bolszewizmu na Zachodzie, że ich domy zostały spalone, a oni sami poszli na poniewierkę albo po prostu zginęli. Jeżeli nie zabici na miejscu, to po prostu zesłani do łagru. Proszę Państwa, ponieważ jak Państwo wiecie, ja śledzę przeniewierstwa socjalistów i nie wierzę w ani jedno słowo wypowiadane przez socjalistów, nawet jeżeli zdarza mi się na nich głosować, ponieważ nie ma innej opcji. To jest tak, że bardzo podejrzliwie potraktowałem tę książkę. Szczególnie kilka jej momentów, które takim slalomem autor wyminął. Mianowicie bardzo mnie zaskoczył tutaj, bo to jest wątek miłości głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów, Kościka Wasilewskiego i jego przyjaciółki Karusi, Karoliny, już nie pamiętam, jak ona miała na nazwisko. I w pewnym momencie jest taki motyw, że Kościk Wasilewski, który jest bez pamięci w tej Karolinie zakochany, nagle zaczyna się umizgiwać do jakiejś dziedziczki. I ten motyw pojawia się, a następnie znika. Nie wiadomo w ogóle dlaczego i jak. To mi się wydało dziwne, zważywszy na to, że Florian Czernyszewicz nie ma serca do ziemiaństwa, a całą ideę polskości ziemi nadberezyńskiej wiąże z zaściankiem. To jest z zaściankiem, który to zaścianek bynajmniej nie wyznaje jakiejś socjalistycznej doktryny, tylko po prostu wierzy w reaktywację królestwa. To są trzy elementy, które do siebie nie pasują i one mi całkowicie nie pasowały w tej książce, ale tym bardziej postanowiłem ją wydać, ponieważ pomyślałem sobie, że może się zacznie jakaś dyskusja. No więc mamy zaścianek, w którym przyszły funkcjonariusz Policji Państwowej z Wilna lokuje te najważniejsze uczucia dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaścianek wierzy w królestwo. W to, że korona i Litwa powstaną tak, jak istniały przed rozbiorami. Natomiast cała mechanika ruchu niepodległościowego obraca się wokół spraw lansowanych przez socjalistów. Stąd niepokoi mnie ta obecność Kościka Wasilewskiego we dworze jako niedoszłego amanta młodej wychowywanej tam dziewczyny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, niepokoi mnie coś takiego, że tutaj jest taki motyw, że pojawia się organizacja, która się nazywa Siła. I ona w Smolarni ma swój lokal. Bohaterowie główni organizują lokal Siły. Proszę Państwa, Siła to jest, być może chodzi o jakąś inną siłę, o której ja nie wiem. Być może są specjaliści w Polsce od historii i od Floriana Czernyszewicza tacy, że nam to wyjaśnią. Ale no, dlatego też wydałem tę książkę, żeby te wszystkie wątpliwości rozwiać. Proszę Państwa, Siła to jest organizacja galicyjska, socjalistyczna, założona przez Daszyńskiego i kolegów.
A jak przez Daszyńskiego, to przez Feliksa Grossa, bo to jest oczywiste. Tak? Daszyński był marionetką niestety, a może na szczęście, nie wiem jak to oceniać. Dzisiaj jest ojcem niepodległości. No i nagle ta siła pojawia się w ogóle w jakimś oddalonym od Galicji miejscu. Tak? Pojawia się wprost w Smolarni nad Berezyną w okolicach Bobrujska i tam to jest organizacja, wokół której grupuje się Polska Patriotyczna Młodzież. Proszę Państwa, jak to się kończy, wszyscy wiemy. Ale to nie koniec. Jeszcze jedna sprawa, ponieważ głównym pozytywnym bohaterem współczesności postaci, które występują w tej książce, jest generał Józef Dobor-Muśnicki. To jest też jeden z moich ulubionych bohaterów, ponieważ ja bardzo cenię takie postawy, jak postawa generała Józefa Dobora-Muśnickiego. Oraz to, że był to człowiek, który przeciwstawiał się Józefowi Piłsudskiemu i jego wodewilowym rządom. Przy okazji bardzo groźnym, tak? I takim mało żartobliwym. No więc, proszę Państwa, generał Józef Dobor-Muśnicki jest bohaterem pozytywnym tej książki, po czym dochodzimy do tego krytycznego momentu, czyli do rozbrojenia korpusu Dowbora, gdzie służą prawie wszyscy młodzi mieszkańcy Smolarni i okolic. I cóż się dzieje? Dochodzi do buntu. My wiemy, jak wyglądał ten bunt, ponieważ znamy i czytamy pamiętniki generała Dowbora-Muśnickiego, wydane chyba przez Rebis albo przez któreś wydawnictwo poznańskie, w Poznaniu wydane w każdym razie. I proszę Państwa, czytamy to, nie możemy wyjść ze zdumienia, że człowiek, który z takim entuzjazmem opisuje generała Muśnickiego, nagle kończy jego karierę na Kresach i jednym zdaniem, że coś w sensie, że się nie sprawdził, tak? Nie no, proszę Państwa, akurat kto jak kto, ale Józef Dobór-Muśnicki się sprawdził. Więc ocena, jaką mu tu wystawia Florian Czernyszewicz, jest moim zdaniem mocno podejrzana. Mocno podejrzana. Tak jak to napisałem na blogu, proszę Państwa, ludźmi, którzy próbowali dokonać puczu w korpusie Dowbora i po prostu wpędzić ten korpus na niemieckie karabiny maszynowe, na armaty Oberostu, które w okolicach były rozlokowane, no byli wszyscy najważniejsi bohaterowie naszej niepodległości. Oczywiście większość z nich pochodziła, nie była rodem z nad Berezyny, nie była rodem z Bobrujska, z Mińska. No, najbliżej tych okolic miał Melchior Wańkowicz, który brał udział w tym puczu antydowborowym. A oprócz niego dwa nazwiska, proszę Państwa. Leopold Liskula, ulubiony żołnierz marszałka Józefa Piłsudskiego, a także człowiek, instytucja, później zamordowany prawdopodobnie przez komunistów w Stanach Zjednoczonych, Ignacy Matuszewski, ten, który wywiózł polskie złoto we wrześniu 1939 roku, czyli postacie, które uważamy za świetlane. To byli wtedy bardzo młodzi ludzie, trochę ponad 20 lat mieli i oni na polecenie Piłsudskiego próbowali rozpocząć dozbrajanie korpusu Dowbora, usunąć samego generała chcieli, a następnie ten korpus włączyć do walki z Niemcami. To by się zakończyło katastrofą. To by się zakończyło likwidacją fizyczną Polaków nad Berezyną. To jest najbardziej oczywista oczywistość. I teraz pytanie, po co to było planowane? No proszę Państwa, jak już jesteśmy w tym momencie, to możemy sobie tę myśl pociągnąć, tak, i powiedzieć, po to było planowane, ponieważ nikt nie liczył się z tym, że trzeba będzie granice przesuwać, że Polska się nie odrodzi w granicach sprzed roku 1772 i trzeba będzie tym ludziom, którzy zostaną za kordonem, wydani na pastwę bolszewików, że trzeba będzie im coś powiedzieć, albo trzeba będzie przed nimi świecić oczami, tak. Na to nikt nie był przygotowany, więc ja to interpretuję, przepraszam bardzo, wprost, tak? Że skoro nie można było im powiedzieć wprost, to trzeba ich było zlikwidować w jakiś sposób, albo dokonać jakiejś widowiskowej rzezi, albo jakiegoś widowiskowego wystąpienia, które potem by posłużyło jako podkładka, żeby nie powiedzieć dupokrytka, przepraszam bardzo. Zobaczcie, sami chcieli, wystąpili do walki z przerażającym wrogiem, niestety przegrali, cześć ich pamięci. Prawda? Ale oni tego nie zrobili, a generał Józef Dobor-Muśnicki nie dopuścił do tego puczu, zamknął, nie pamiętam, który uciekł, ale większość została zamknięta w areszcie, potem wypuszczona z takim ojcowskim klapsem na ten chudy gówniarski tyłek i sobie gdzieś poszła w świat robić kariery.
Jak skończył generał Dowbor, wszyscy wiemy. Piłsudski przesunął go do Wielkopolski, bo mu się wydawało, że były rosyjski generał nie dogada się z poznaniakami. Stało się odwrotnie. On się natychmiast z nimi dogadał, proszę państwa, ponieważ nie ma żadnej różnicy w mentalności między Kresami a Wielkopolską i generalnie te różnice regionalne są eksponowane i wyolbrzymiane. To właśnie Józef Piłsudski jest pomysłodawcą, żeby oceniać Polskę jako obważanek. To są głupoty, proszę państwa. Głupoty i kłamstwa, dlatego że no, nie można mówić w ten sposób. Ludzie, którzy przyjechali z Kresów, Edward Wojniłowicz, Hipolit Korwin-Mielewski, oni się wszyscy odnaleźli w Wielkopolsce, tak? Dla nich to była naturalna kolej rzeczy. Nie w Kongresówce, ale w Wielkopolsce. Dlaczego? Dlatego, że tam było ziemiaństwo. Może nie tak bogate, może nie dysponujące takimi areałami jak ziemiaństwo kresowe, ale ziemiaństwo, które gospodarowało i budowało wokół siebie tę piramidę, strukturę społeczną złożoną z rozmaitych stanów, klas, które były w zasadzie nie do likwidacji innej niż fizyczna, tak? Czego dokonali Niemcy w czasie II wojny światowej i o czym my dzisiaj trochę pamiętamy, a trochę nie. Natomiast o co chodziło Józefowi Piłsudskiemu? No proszę państwa, o kongresówkę, tak? On sam pochodził z Litwy i uważał, że w tej kongresówce jest tak fatalnie, że tam nic nie ma. No było fatalnie, bo kongresówka to był przemysł, tak? I on oceniał tych biednych proli, którzy tam zostali z tej zdegradowanej wsi przeniesieni do miast. Natomiast jeżeli idzie o warstwę uprzywilejowaną, warstwę ziemiańską, to nikt chyba z nim nie gadał, mam wrażenie. Natomiast proszę państwa, Polska nie jest jak obważanek. To jest nieprawda. Polska nie jest jak obważanek. To znaczy, że to, co jest po brzegach, to jest dobre, a w środku jest dziura. Nie ma żadnej dziury, proszę państwa. A jeżeli ktoś nie pamięta, gdzie się urodził Fryderyk Chopin, albo Cyprian Kamil Norwid, albo nawet Jan Kochanowski, do którego ja mam różne wątpliwości, ale wielu ludzi uważa, że to był wybitny poeta, no to ja może przypomnę, tak? Głuchy, Żelazowa Wola i Czarnolas, tak? Czy tam Sycyna. To jest wszystko, proszę państwa, środek Polski. Parę kilometrów od Wisły w tej i z powrotem. Tak? Trochę na wschód, trochę na zachód. Z Dęblina do Czarnolasu 18 kilometrów. Krętą drogą, prosto pewnie bliżej. Więc nie ma o czym gadać. Z Warszawy do Żelazowej Woli też wszyscy wiemy ile. No więc te bójdy, które socjaliści i ich przywódca rozpuszczali po świecie, proszę państwa, musimy niestety odrzucić. Pozbyć się tego, bo źle skończymy. Musimy zadawać niewygodne pytania. Dlatego też wydałem tę książkę. Wydałem ją również dlatego, że mój świętej pamięci teść, Bronisław Aninowski, urodził się w Rakowie. On tego nie pamiętał, bo to był człowiek zupełnie innego typu. On się nie interesował ani literaturą, ani przeszłością. Zmarł bardzo młodo, ja go nie poznałem. Nie poznałem też dziadka mojej żony, który się wychował nad Berezyną. I być może pamiętał tamte czasy, natomiast w tej książce występuje rodzina Anichowskich. To jest moim zdaniem ewidentny błąd, dlatego że myślę, że N zostało odczytane jak H, a potem napisane jako CH. Spolszczone. Natomiast mi się wydaje, że jestem pewien, że chodzi o Aninowskich, którzy tutaj przyjechali i osiedlili się w Wielkopolsce również i na ziemi lubuskiej, a potem gdzieś tam się rozeszli. No więc moje dzieci też są trochę nad Berezyńcami w związku z tym po Bronku. I też z tego powodu wydałem tę książkę. Proszę państwa, nie bójmy się zadawania pytań i nie twórzmy jakichś takich świeckich literacko-kulturowych ołtarzyków, przed którymi palimy te różne kaganki całkowicie fałszywe. Nie bójmy się trudnych pytań, zadawajmy je i zastanawiajmy się, skąd się wzięła siła nad Berezyną, organizacja galicyjska, chyba, że jak powiadam, chodzi o jakąś inną siłę. Dlaczego Czarnyszewicz tak markotnie potraktował sprawę puczu w korpusie Dowbora i jakie plany miał Zaścianek, Rogi, a Smolarnia wobec okolicznych dworów. To ciekawe, bo mogły być to bardzo różne plany. Dziękuję państwu bardzo. Do następnego razu, do następnego spotkania. Do zobaczenia.